Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję książki od wydawnictwa Skrzat, Tajemnica Zielonej Teczki. Jest to książka, która jest zarazem grą miejską o Warszawie, bo to do Warszawy przyjeżdżają bohaterowie książki, czyli Kama, Zuza, Krzysiek i Wojtek. Wyruszają do stolicy na spotkanie ze swoim ulubionym pisarzem, autorem książek. No niestety, są spóźnieni na to spotkanie, ponieważ ich pociąg utknął w Szczerym Polu i spóźniają się. I wydawać by się mogło, że to, że się spóźnili, zadziałało jednak na ich korzyść, ponieważ ich idol był zupełnie sam w miejscu, gdzie jeszcze mieli go spotkać, więc trafiło im się bardzo dobrze. Ktoś akurat od niego wychodził, więc oni weszli i miał im podpisać wszystkie książki. Niestety dostał telefon, że coś bardzo cennego zaginęło. Opuścił natychmiast pomieszczenie, nie podpisując im oczywiście tych książek i gubiąc przy okazji karteczkę. I tutaj zaczyna się zabawa. Nasi bohaterowie stają się detektywami, którzy koniecznie muszą rozwikłać zagadkę, wytropić. No, bardzo dużo się tutaj dzieje i przy okazji poznajemy Warszawę. Wędrujemy uliczkami Warszawy, może nie tyle co poznajemy, co po prostu wędrujemy jej uliczkami. Dla nas jest to, dla moich dziewczyn, jest to poznanie stolicy, bo one jeszcze nie miały okazji tam być. Ale gdy tylko się tam wybierzemy, zabieramy ze sobą książkę i będziemy jej śladami podążać. Cudowne wnętrze, bohaterowie wędrują przez miasto, a my razem z nimi i próbujemy dowiedzieć się, co takiego cennego zniknęło. Książka jest podzielona na rozdziały, napisana jest wyraźną czcionką, no i zieloną teczkę muszą odnaleźć. A czy im się to uda? O tym w książce. Więcej o książce na blogu, w opisie do filmu jest link, gorąco tam zapraszam. I dziękuję już za uwagę. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału, aby być zawsze na bieżąco ze wszystkimi filmami. Do usłyszenia w kolejnych filmach.